Dzień dobry i witam w tych śmiesznych czasach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę o subskrypcję. Dowiesz się czegoś na temat handlu w internecie, a szczególnie teraz, kiedy to może być bardzo skomplikowane. Kilka ostatnich dni miałem bardzo mało sprzedaży, ale jedną sprzedaż, która w zasadzie miała wszystkie sprzedaże pod sobą, więc jakbym miał takie sprzedaże co tydzień, to mogę tylko jedną rzecz tygodniowo sprzedać. Do tego dojdziemy za chwilę, omówimy parę jeszcze rzeczy. I tak, sukieneczka French Connection. Przyjąłem ofertę chyba 13 funtów, ktoś zadowolony, dostałem już plusa. Następna rzecz, buty. Ja je wystawiam na aukcję od kilkunastu funtów, jeśli chodzi o firmy, o busty Adidasa, to w zasadzie wszystkie sprzedają się dość szybko. Kolejne buciki Brooksa, to jest też dobra firma, też wystawiam je na aukcję, z reguły ktoś je biduje, kilka osób biduje. Ja nie wystawiam od 99 pensów, coś nie mam do tego zaufania, niejednokrotnie się już przejechałem. Brooks też dobra firma dla biegaczy. Tutaj skupiłem ostatnio, wszedłem akurat do charity, gdzie ktoś oddał całą swoją kolekcję. Tam było chyba z 20, ha, kupiłem 27 płyt w zasadzie heavy metalu. Nie słucham, kiedyś tam posłuchiwałem trochę, ale wiem, że szybko się sprzedaje, także kupuję. Banknoty. To jest temat dłuższy, wiadomo, już tam parę rzeczy sprzedaję w temacie banknotów i monet. Firma Musto, to jest zwykłe nylonowe etui, 17 funtów ktoś zapłacił i szczęśliwy. No dobra, niech będzie, nie? I to ostatni zespół muzyczny, Klopsik, Meatloaf. Jak sobie przetłumaczyłem nazwę, kiedyś słuchałem kawałków paru, bo mój kumpel był nałogowym słuchaczem heavy metalu i nie wiedziałem, że to klopsik znaczy, a tu się okazuje, że klopsik. I teraz przechodzimy na konto, może pokażę chwilę na Amazonie. Na Amazonie mam parę sprzedaży, Grand Theft Auto pojechał chyba do Hiszpanii, jedzonko dla kota, herbatka, jedzonko dla kota, płyty, jakiś webcam. Mówiłem kiedyś o tych pieluchach dla dorosłych. Sprzedają się całkiem w miarę szybko. Tutaj dwie osoby, ktoś kupił od nas dwie naraz. Jedzenie dla kota i kawa 12 sztuk. No i parę kominiarek jeszcze. Amazon, tak jak mówię, nie jestem fanem Amazona. Coś tam się sprzedaje co jakiś czas, ale nie robię tego za bardzo. Jak mam coś z kodem, to robię. Wracając do eBaya, to jest sprzedaż, którą dzisiaj wysłałem. Tak jak mówię, nie mam za dużo sprzedaży, więc nie ma czym chwalić. Kurteczka poszła za pełną cenę. Parę dni temu sprzedało się szkło. To jak w temacie, jak wam mówiłem, jak widzicie jakieś całe duże kolekcje szkieł po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset trzeba kupić. I tutaj tak, marynareczka, pokazuję ją, bo rzadko marynarki mi się sprzedają, a akurat ta jest jeszcze sztuksowa. Więc też poszła. Tutaj mam tylko wielką nadzieję, że to nie wróci do mnie. Ja kupiłem, pamiętacie, taką kolekcję radii, kilka sztuk, chyba 6 czy tam 7 od jednego pana. Zapłaciłem mu 2,5 stówy gotóweczką i to jest jedno z tych radii. Mam takie bardzo podobne jeszcze drugie. To jest cena rzeczywiście, którą ktoś zapłacił plus tą wysyłkę. To jest prawie 800 funtów. Co prawda, ja to wysłałem UPS-em, ubezpieczoną przesyłką i kosztowało mi to 60 funtów. Więc jak to wróci, to ja muszę przyjąć ten zwrot, a będę prawdopodobnie miał problem, no nie odzyskam tych pieniędzy, nie? Więc jeżeli mam tylko nadzieję, że ten ktoś tego nie odeśle, że nie zabił mi numeru i nie wykręci części, by chciał odesłać. Ja wysłałem mu wiadomość. Tu się trzeba zabezpieczyć przy vintage sprzęcie elektronicznym. On ma dobre podzespoły, więc często gęsto ludzie kupują, wykręcają co chcą, wkładają cokolwiek, żeby działało i odsyłają. Więc ja wysłałem do pana odbiorcy informację, że mam zdjęcia wszystkich podzespołów w środku po serwisie. Więc tak się trzeba zabezpieczać. Ale dobra, tym optymistycznym akcentem zakończymy przegląd moich sprzedaży i się przejdziemy trochę po sklepie. Ja chciałem omówić bardzo modny temat, bo jak wszedłem ostatnio na YouTube'a, okazało się, że nie ma innych filmów, jak tylko wiadomych o wiadomej rzeczy. Drażni mnie to, szczerze mówiąc, zaczynam tęsknić za Brexitem, który wszędzie i na okrągło był omawiany, a teraz no nie jest. Co o tym myślę? No oczywiście, jakby podejść do tego statystycznie,
gdzie nas zawsze statystykami straszą, to sobie zestawcie statystykę tego najnowszego wynalazku masońskiego, tak, teoria spiskowa, nie, się śmieję, z statystykami zwykłych zachorowań na zwykłą grypę, która zbiera co roku żniwo po kilka tysięcy osób w kraju i przy tych statystykach zwykłej grypy to ja. W statystykach zwykłej grypy to ta cała nowa, ten nowy wynalazek to jest jakiś, to się nawet do statystyki nie pcha. Więc proszę Państwa, pomyślmy o tym, prześledźmy temat, gdzie idą pieniądze, kto na tym najwięcej zarobi i już wiemy, skąd to się wzięło. Ostatnio miałem dyskusję na temat takiej bardzo starej grypy hiszpanki, która się pojawiła dokładnie w czasie, kiedy amerykańskie wojsko zjechało do Europy walczyć z wrednymi najeźdźcami z kosmosu, czyli nie wiadomo kim byli, ale to pewnie jacyś kosmici w postaci Niemców zaatakowali cały świat naraz. I nagle okazało się, że całe pokolenia, tysiące, miliony ludzi zaczęły umierać. Ja czytałem artykuł, bardzo poważny, medyczny artykuł na temat tej grypy, którą nazwano Hiszpanką, i się okazało, że tą grypę przywlekli do Europy ludzie zwani.